drodzy księża, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, drodzy bracia i siostry. Przed 2 laty byliśmy śladami świętego Pawła w Grecji. Razem z tu również obecnymi księżmi znaleźliśmy się w Koryncie. Jest tam tak zwana bema, czyli mównica. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że mniej więcej w roku 50 w tym miejscu rzeczywiście stanął święty Paweł. Stamtąd głosił swoje nauczanie. Pomyślałem sobie, jestem w miejscu, gdzie dosłownie kilkanaście lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa przy tych samych kamieniach, przy tym samym murze stał święty Paweł. Nagle patrzę, na jednym z kamieni jest fragment drugiego listu do Koryntian. Byłem bardzo ciekawy, jakie słowa wybrano w tym szczególnym miejscu, żeby każdy pielgrzym mógł je przeczytać. I są to właśnie słowa z dzisiejszego drugiego czytania. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wers 17. Kiedy te słowa przeczytałem, odnalazłem sobie potem w mojej Biblii w komórce, zaraz zauważyłem, że te słowa dodają człowiekowi niesamowitej siły, zwłaszcza gdy się coś trudnego przeżywa. Jakie to są słowa? Niewielkie utrapienia obecnego czasu gotują nam bezmiar przyszłej chwały. A więc to, przez co przechodzimy, te utrapienia, cierpienia, przygotowują nam bezmiar, czyli nieskończoną chwałę. I moi kochani, dzisiaj widzimy na przykładzie świętego Jana z Arkandra, że te słowa się spełniają. Święty Jan wyszedł na przedmieścia Koleszowa, żeby z monstrancją z Jezusem powstrzymać wojska lisowczyków, które chciały spustoszenie. Jednak jego prześladowcy mylnie odczytali ten gest. Posądzili go, że właśnie wyszedł po to, żeby te upieszcze wojska zaprosić do Koleszowa. To dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, że Jezusa oskarżano, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. A więc prześladowcy lubią całkowicie odwracać prawdę i nazywać kłamstwo prawdą. Potem torturowano Jana z Arkandra na skrzypcu. Całe to męczeństwo można zobaczyć tutaj na sklepieniu naszej świątyni. Ksiądz biskup otrzymał w darze od arcybiskupa ołomunieckiego piękny krzyż, fragment tego skrzypca. I to jest szczególna relikwia. Jest w naszej diecezji. Moi kochani, kiedy patrzymy, jak cierpiał Jan z Arkander, wiadomo, że jest męczennikiem też konfesjonału, bo zmuszano go, by wydał tajemnicę spowiedzi wielkorządcy Moraw Lobkowica. Kiedy widzimy, jak naciągano jego ciało, wyrywano ręce i nogi ze stawu, jak głowę ściskano obręczą, przypalano i cierpiał przez miesiąc, bo był bardzo dobrego zdrowia, był bardzo wytrzymały, to te słowa z drugiego listu do Koryntian w 100% się w jego życiu spełniają. Święty Paweł również pisze w poprzednim wierszu: chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Popatrzcie, zniszczał zewnętrzny człowiek. Dosłownie był niszczony, przypalany, rozrywany, szarpany. Ale wewnętrzny człowiek był coraz mocniejszy. Kiedy nie mógł odmawiać brewiarza, bo miał ręce wyłamane ze stawów, językiem przewracał kartki brewiarza. Jaki silny wewnętrzny człowiek. To męczeństwo nie dotknęło człowieka wewnętrznego. Moi kochani, jest taka baśń, opowiadanie Hansa Christiana Andersena, troszkę mniej znane, ale ono moim zdaniem bardzo pasuje jako obraz do tych słów. Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, ten, który jest wewnątrz, odnawia się. Otóż na podwórzu otoczonym kamienicami stał bałwan. Dzieci ulepiły pięknego bałwana z 3 kul śniegowych. Bałwan był wyjątkowo udany.
bałwan stał naprzeciw okien pewnej kamienicy i z utęsknieniem rozmarzony zaglądał przez okno do jednego z mieszkań, a w tym mieszkaniu stał rozpalony piec. Bałwan zaczął tęsknić za tym piecem. Marzył, żeby być blisko tego pieca. Wszyscy się dziwili, zwierzęta, które przechodziły, rozmawiały z tym bałwankiem: jesteś głupi, przecież piec dla bałwana ze śniegu oznacza śmierć. Im bliżej pieca, tym cieplej ty się roztopisz. Ale bałwan sam nie wiedział, dlaczego tak pragnie tego pieca, dlaczego tak za nim tęskni. I cała tajemnica wyszła na jaw, kiedy pojawiły się pierwsze roztopy, wyszło wiosenne słońce, bałwan zaczął topnieć i okazało się, że dzieci, które ulepiły tego bałwana jako kręgosłupa, który spajał te kule śniegowe, użyły pogrzebacza do rozpalania pieca. Ci, którzy mają jeszcze wspomnienia z domu dziecięcego, rodzinnego, znają pogrzebacz do rozpalania pieca. I to była dusza tego bałwana. On jak patrzał na ten piec, to czuł, że w nim coś drga ze szczęścia. Nie wiedział, co to jest, nie potrafił tego wytłumaczyć. Dopiero kiedy zniszczyła się ta zewnętrzna powłoka, okazało się, że jego istotą nie był śnieg, nie był zimny lód, ale coś, co potrzebuje gorąca, coś, co potrzebuje ciepła. I dlatego ludzie nie rozumieją męczenników. Tak temu bałwanowi mówią: co ty robisz? Przecież niszczysz swoje życie. Pewnie nie jeden doradca radził Janowi Sarkandrowi: powiedz to, co z tego, no, przeżyjesz. Powiedz, co powiedział ci ten wielkorządca na spowiedzi. Ugnij się. A święty Jan wiedział, co robi. Jego człowiek wewnętrzny był tak zjednoczony z Bogiem, tak kochał Pana Boga, Jezusa, że nie mógł go zdradzić. Moi kochani, kim są męczennicy? No, każde dziecko powie, to są ci, którzy cierpią za wiarę, oddają życie za wiarę. A to jeszcze za mało. Zauważmy, w jakim stylu męczennicy przeżywają swoje męczeństwo. To nie są ludzie, którzy cierpią, ale czekają, kiedy tylko sytuacja się odwróci i to oni będą górą i rozsądzą wszystkie swoje spory z tymi, których teraz prześladują. Męczennicy przede wszystkim cierpiąc wybaczają. Jezus na krzyżu modli się za swych prześladowców. Święty Szczepan powtarza tą modlitwę. Męczennicy cierpią z łagodnością. Moi kochani, kiedy Jezusa pojmano, Piotr odcina ucho słudze arcykapłana i wtedy Jezus mówi: schowaj miecz. I przykłada to ucho, uzdrawia. Kiedy aresztowano prymasa Stefana Wyszyńskiego, 12 września będzie beatyfikacja. Pies Baca rzucił się na jednego z ubeków, ugryzł go, rana. Prymas sam bierze jodynę, bandaż i opatruje ranę tego policjanta służby bezpieczeństwa, który go przyszedł aresztować. I ci funkcjonariusze mówią siostrom zakonnym: zazdrościmy wam takiego prymasa. Maksymilian Kolbe, kiedy przychodzą gestapowcy go aresztować po raz pierwszy do Niepokalanowa, on robi im kawę, oprowadza po klasztorze. A potem w obozie słynny jest z tego, że nie tylko sam potrafi darować oprawcom, ale innych do tego jeszcze skutecznie zachęca. Może znacie historię Tadeusza Pietrzykowskiego. Wtedy to był jego pseudonim Bokser. Jego grób jest w Bielsku Białej. Był obozowiczem. Spotkał się z Maksymilianem Kolbe w Auschwitz i pewnego dnia kapo rzuca się na bezbronnego więźnia. Okłada go kijem. Pietrzykowski, wspaniale zbudowany bokser, idzie do SS-mana, wie, że SS-mani lubią rozrywkę, lubią widowiska i mówi: czy mogę powalczyć z tym kapo? Ależ tak. SS-man zaciera ręce, bo będzie walka bokserska. Wiadomo, jak się skończy. Pietrzykowski podchodzi do tego kapo. Już ma wymierzyć pierwszy cios, kiedy nagle jego rękę ktoś powstrzymuje. Zostaw go. Bracie, nie bij tego człowieka. Uciekaj, bo ty oberwiesz. Nie wiedział, że rozmawia ze świętym Maksymilianem. I wtedy Maksymilian uklęknął przed tym bokserem i błagał go na kolanach, żeby nie czynił krzywdy
temu złoczyńcy, temu oprawcy. I Maksymilian potem mówi, Pietrzykowski opowiada, bo przeżył dzięki Bogu obóz, był świadkiem na procesie Hessa i mówi, że drugi raz świętemu Maksymilianowi ktoś ukradł kromkę chleba. On się o tym dowiedział, rzucił się na złodzieja, żeby wymierzyć mu sprawiedliwość, a Maksymilian mówi, zostaw go. Wyciąga z kieszeni drugą kromkę chleba, łamie na pół, daje temu złodziejowi i mówi, on też jest głodny. Popatrzcie, moi kochani, męczennicy to ludzie, którzy nie tylko cierpią, ale cierpią z łagodnością i miłością. Do tego trzeba daru Bożej łaski. Niszczeje ich człowiek zewnętrzny, ale ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Kiedyś byłem w kinie, oglądałem film o żołnierzach szarych szeregów, harcerzach szarych szeregów, którzy byli torturowani, by wydali swoich przyjaciół, wyrwano im paznokcie, bito, już potem byli zniekształceni, zupełnie nie do poznania, straszne cierpienie. I wracam z tego kina do domu i myślę, jakie to jest niesprawiedliwe, że oni musieli tak cierpieć, a ja sobie wygodnie żyję. Mogę się wieczorem pomodlić, przeczytać dobrą książkę, położyć się spać. Że moi starsi współbracia w kapłaństwie musieli stać na apelu przez całą noc w obozie. Połowa polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej oddała życie. Że księdza staruszka wyprowadzono przed barak, polano na mrozie zimną wodą i musiał stać tak długo, aż zamienił się w sopel lodu. A mi jest zimno pod prysznicem, kiedy jest troszkę woda zimniejsza i mam pretensję, że znowu ktoś nie dopilnował pieca czy bojlera. Kiedy tak myślałem, nagle przyszła odpowiedź. Nasze męczeństwo jest rozratowane. Oni musieli cierpieć tam w jednym momencie, w tym piekle na ziemi, święty Jan Sarkander, męczennicy, mieli to męczeństwo w jednej chwili, a my mamy męczeństwo w kroplach. I moi kochani, jesteśmy dłużnikami męczenników. My nie musimy cierpieć. Nikt nam żadnej krzywdy nie zrobi za to, że jesteśmy dzisiaj na mszy świętej. Ale nasze męczeństwo jest męczeństwem codzienności, tak można to powiedzieć. Moi kochani, są tu małżeństwa. Nie jeden z was pewnie ma za sobą jakiś kryzys. Może nie teraz, może w młodości. Przeżyć kryzys, nie rozwieść się. Czy to nie jest męczeństwo? Dzisiaj mamy rozwód za rozwodem. Tymczasem kiedyś rodzina, małżeństwo, dzieci były taką wartością, że małżonkowie potrafili przejść zwycięsko kryzys, co ich troszkę kosztowało. Musieli popracować, porozmawiać, powstrzymać gniew, ale za miesiąc, za pół roku już byli znowu razem. Przetrwali kryzys. Czy to nie jest męczeństwo? Czy jeżeli ktoś na ciebie krzywo popatrzy, czy to nie jest męczeństwo nie odpowiedzieć mu tym samym? Nie oddać sąsiadowi pięknym za nadobne. Mąż opiekuje się chorą żoną. Myje, sprząta, pierze, sam już jest starszy. Jest mu ciężko, ale robi to z miłości. Czy to nie jest miłość właśnie okupiona też męczeństwem? Ksiądz, który może z parafii, gdzie miał dzieci, pełną klasę, oaza, ministranci, idzie na parafię, gdzie jest trudniej. Gdzie ludzie są bardziej wrogo nastawieni do Kościoła i przyjmie tą parafię. Powie, jest mi ciężko, ale będę tu pracował, bo tu jestem potrzebny. Moi kochani, spłaćmy wobec męczenników dług. My nie musimy cierpieć. Nikt nas nie będzie naciągał, rozciągał na skrzypcu i wyrwał nam ręce ze stawów, ale przyjmijmy to, co jest wpisane w nasze życie bez narzekania. To, że czasami nas boli kręgosłup, że zniesiemy czyjeś fochy, że w pracy może nie będzie łatwo. Moi kochani, Jezus daje siłę do podjęcia męczeństwa. Człowiek wewnętrzny musi jeść. Tak, człowiek zewnętrzny, żeby przeżyć, musi pić, jeść.
to człowiek, który jest wewnątrz, żeby się odnawiać, też musi sięgać po pokarm. To nie jest bez znaczenia, że Jan Sarkander w lochu, w więzieniu, językiem przewracał kartki brewiarza, bo jego człowiek wewnętrzny musiał się modlić, żeby to przetrwać. I moi kochani, myślę, że począwszy od nas, księży, przez siostry, małżonków, wszystkich obecnych, nie wiem, czy może myślę, żebyśmy wszyscy potwierdzili, że kiedy jest nam ciężko, zaczniemy się modlić, wzywamy pomocy Pana Boga, to natychmiast nasz człowiek wewnętrzny jest mocniejszy. Przyjmie to, co niesie z sobą życie. Moi drodzy, Kościół uczy nas tego, żebyśmy potrafili cierpieć z miłości. Uczy nas przeżywania naszego męczeństwa codzienności. Mamy w tym roku 500. rocznicę nawrócenia świętego Ignacego. Ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, które on zaprojektował, wiedzą, że on mówi o tak zwanej świętej obojętności. Że człowiek może dojść do obojętności, ale w tym dobrym znaczeniu. Nie takiej, że jest mu wszystko jedno, ale takiej obojętności, że wcale nie chce bardziej zdrowia niż choroby. Przyjmie zdrowie, przyjmie chorobę. Wcale nie chce bardziej umrzeć, żyć niż umrzeć. Będzie śmierć, to ją przyjmę. Wcale nie chce bardziej być bogatym niż biednym. Mam, stać mnie, przyjmę to. Będzie gorszy czas, też to przyjmę. Bez gniewu, bez pretensji do Pana Boga, bez rozpaczy. Przyjmuję to, co niesie życie. Kościół do tego potrafi nas wychować. Przez modlitwę, przez rekolekcje. Tego nikt nie powie w mediach, na portalach, gdzie się tylko mówi o tym, co złe. To, że Kościół przez 2000 lat wychowuje ludzi, by potrafili dzielnie iść przez życie. Ja się tego uczę w szkole Jezusa. Wiem, czuję to, że chociaż niszczeje mój człowiek zewnętrzny, to jeżeli trwam przy Jezusie, ten człowiek mój, który jest wewnątrz, odnawia się coraz bardziej z dnia na dzień. Jest coraz mocniejszy. Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu, że jesteśmy w tak dobrej szkole, że jesteśmy w Kościele, który nas wychowuje do tego, nie żebyśmy przyjęli męczeństwo i pomstowali na cały świat i na Pana Boga, ale który daje, wychowuje nas, byśmy mieli siłę przyjąć to, co jest wpisane w nasze życie. To tylko Kościół nas do tego formuje poprzez Słowo Boże, konfesjonał, modlitwę, trwanie przy Bogu. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W nim żyć, umierać pragnę. Amen.